Trwa nabór zgłoszeń do najstarszego suwalskiego konkursu pod hasłem Gdzie te piękne ogrody i kwieciste balkony? W pierwszej edycji ogłoszonej jeszcze w ubiegłym stuleciu, w 1996 roku, udział wzięło zaledwie 12 uczestników. W 2018 roku zgłoszeń było niemal 190. Zbieramy te propozycje aż w 6 różnych kategoriach, od ogródków przydomowych, po nawet ogrody w firmach, w dużych zakładach pracy, obejmujących nawet ponad 1000 metrów kwadratowych powierzchni. Także wystarczy tylko i wyłącznie wypełnić stosowny formularz, złożyć go w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach lub w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni przy ulicy Sejneńskiej do 19 czerwca i po tym specjalnie powołana komisja przez prezydenta miasta Suwałk oceni te zgłoszenia, a ogłoszenie wyników nastąpi we wrześniu podczas pikniku z działkowcami. Przeglądy zgłoszonych miejsc odbywają się w lipcu, gdy małe i duże oazy zieleni po prostu toną w kwiatach. Warto dodać, że w tegorocznym konkursie, dzięki któremu nasze miasto staje się piękniejsze, przewidziane są nagrody. Każda z osób, która weźmie udział w tym konkursie, może liczyć na nagrodę finansową. Dla laureatów są to nagrody sięgające nawet do 700 zł, natomiast każdy, kto do tego konkursu przystąpi, również będzie mógł liczyć na nagrodę finansową w postaci 100 zł. Ten konkurs niewątpliwie wpływa na estetykę naszego miasta. My jako samorząd staramy się dbać o te tereny miejskie, tereny publiczne, a mieszkańcy swoimi działaniami dążącymi do upiększania swoich prywatnych posesji dokładają taką cegiełkę tworzącą to, że nasze miasto jest piękne, zielone, ukwiecone i na tym wszystkim nam powinno oczywiście zależeć.